Dzień dobry Państwu, mówi Paweł Kula, polski lekarz pracujący w Szwecji. Migrenik w aptece. To tytuł wywiadu pani redaktor Anny Rokity z panią doktor Magdaleną Boczarską-Jedynak. Wywiad ten ukazał się w czasopiśmie Świat Zdrowia. Popularyzacja wiedzy o migrenie jest moim zdaniem bardzo ważna. Z dwóch powodów, ponieważ migrena to częsta choroba. Statystyki szwedzkie podają, że 13% dorosłej populacji cierpi na migrenę. Do tego trzeba doliczyć dzieci i młodzież, bo u nich też występuje ta choroba. Drugi powód to jest, że migrena daje czasami bardzo przykre objawy, które są przyczyną absencji chorych na migrenę, absencji w pracy czy w szkole. WHO, Światowa Organizacja Zdrowia, klasyfikuje migrenę na miejscu numer 2 wśród chorób na świecie, które najbardziej zmniejszają zdolność do normalnego funkcjonowania pacjentów cierpiących na ataki migrenowe. A więc jest to ważny problem społeczny. Wracając do tego bardzo interesującego wywiadu, to pani doktor nauk medycznych Magdalena Boczarska-Jedynak jest neurologiem i prezesem Polskiego Towarzystwa Bólów Głowy, a więc ekspertem w dziedzinie migreny. Pozwolicie Państwo, że zacytuję ten niezwykle interesujący wywiad. Jakie możliwości leczenia migreny mają polscy pacjenci? Okazuje się, że spore. Dlaczego więc wybierają preparaty do tego nieprzeznaczone zamiast leków znajdujących się w rekomendacjach leczenia? Z niedawnej analizy wynika, że wartość rynku leków przeciwmigrenowych wzrosła o ponad 72%. Co może być przyczyną tego wzrostu? Czy na migrenę choruje coraz więcej osób, a może leki stały się bardziej dostępne i dlatego są częściej kupowane? Pyta pani redaktor Anna Rokita. Pani doktor Magdalena Boczarska-Jedynak odpowiada. Leki do leczenia migreny dzielimy na dwie grupy. Pierwsza, leki do przerywania napadów, czyli do leczenia doraźnego. Druga, leki służące do leczenia profilaktycznego, które muszą być zażywane codziennie, by zapobiec chronifikacji migreny do postaci przewlekłej. Wzrost sprzedaży leków do stosowania doraźnego dostępnych bez recepty, takich jak niesterydowe leki przeciwzapalne czy jeden z tryptanów, może mieć związek z poprawą świadomości wśród pacjentów i całego społeczeństwa, że migrena jest chorobą neurologiczną, która należy leczyć. Nawet 14% Polaków może chorować na migrenę. W tym 1-2% ma postać przewlekłą. Rośnie liczba pacjentów zdiagnozowanych. To również przekłada się na sprzedaż leków do przerywania napadów. Wzrost sprzedaży leków do stosowania profilaktycznego może oznaczać, że wzrosła też świadomość lekarzy, że takie leczenie jest konieczne i jak powinno przebiegać. W tym względzie w ostatnich latach dokonał się przełom. Wyjątkowy był zwłaszcza ostatni rok, kiedy pojawił się program lekowy Narodowego Funduszu Zdrowia, w ramach którego refundowane są dwie grupy leków. Toksyna botulinowa i przeciwciała monoklonalne. Program objął pacjentów z najcięższą postacią migreny, migreną przewlekłą, która jest zwykle oporna na standardowe doustne leczenie farmakologiczne. W przypadku pacjentów, którzy nie zakwalifikowali się do programu, możliwe jest leczenie na zasadach komercyjnych. Zwiększa się wiedza pacjentów na temat nowoczesnych terapii, o których rozmawiają oni ze swoimi lekarzami. Czy łatwo jest rozpoznać migrenę? Jak reagować, gdy pojawią się charakterystyczne
objawy, zastanawia się pani redaktor Anna Rokita. Pani doktor Magdalena Boczarska-Jedynak wyjaśnia. Migrena jest prostą do zdiagnozowania chorobą o charakterystycznych objawach, takich jak bardzo silny ból, często zlokalizowany z jednej strony głowy lub w okolicy oka, nasilający się z każdą aktywnością, nudności, wymioty, nadwrażliwość na światło, dźwięk i dotyk. Jeżeli te objawy występują, to naprawdę jest to migrena, a ona sama nie minie. Dlatego chciałabym uczulić zarówno pacjentów, jak i farmaceutów, że jeżeli ktoś choruje na migrenę, to lek należy wziąć tak szybko, jak to możliwe. I powinien być to właściwy lek, rekomendowany w leczeniu migreny, w tym też rola farmaceutów. Migrenę trudno pomylić ze zwykłym bólem głowy. Pacjenci szukają więc przyczyny swojego stanu, bólu, który wyłącza ich z życia na całe dni. Szukają pomocy. Rośnie świadomość migreny, z czego my, lekarze, bardzo się cieszymy. Dotychczas wielu pacjentów nie było zdiagnozowanych, więc nie byli leczeni lub leczono ich niewłaściwie. Coraz więcej pacjentów szuka pomocy u specjalistów, coraz częściej zdają sobie oni sprawę z konieczności rozpoczęcia terapii. Jeszcze kilka lat temu migrena była postrzegana jako fanaberia. Ten czas już minął. Migrena to poważna choroba. Na jej temat wypowiada się wielu ekspertów reprezentujących ważne organizacje, a pacjenci mają dostęp do tej wiedzy. Jakie leki przeciwmigrenowe bez recepty i na receptę najczęściej stosują polscy pacjenci i czy mają dostęp do najnowocześniejszych leków i terapii? Jak pokazało niedawno opublikowane badanie przeprowadzone na grupie ponad 3000 osób, polscy pacjenci najczęściej sięgają po preparaty zawierające kodeinę. Niechlubnym zwycięzcą rankingu na najbardziej nietrafiony lek wykorzystywany do przerywania napadów jest solpadeina, która przez polskich pacjentów jest kupowana i zażywana w ilościach niemalże przemysłowych. To lek pozornie skuteczny w przerywaniu napadów, ale niebezpieczny, ponieważ najszybciej prowadzi do powikłań leczenia w postaci polekowych bólów głowy. Wynikają one ze zbyt częstego przyjmowania niesterydowych leków przeciwzapalnych, paracetamolu czy nawet tryptanów w większych ilościach. Ale solpadeina w związku z tym, że jest lekiem wieloskładnikowym, najszybciej prowadzi do takich powikłań. Lek ten, a zwłaszcza zawarta w nim kodeina, nie znajduje się w żadnych rekomendacjach leczenia napadów migreny. Niestety jest stosowany w nadmiarze. 38% pacjentów w Polsce leczy migrenę tymi preparatami. Drugim lekiem, najczęściej stosowanym przez osoby cierpiące na migrenę, w tym przypadku profilaktycznie, jest iprazochrom, nazwa handlowa Divascan. On również nie znajduje się w żadnych rekomendacjach, ale jest często zapisywany przez lekarzy. Tymczasem dostępne są skuteczniejsze leki do leczenia profilaktycznego. Czym więc powinni się leczyć polscy pacjenci, by terapia była skuteczna? Pyta pani redaktor Anna Rokita. Pani doktor Magdalena Boczarska-Jedynak odpowiada. Jeśli napad migreny nie jest obezwładniający, potężny, ale raczej łagodny, to warto zacząć od niesterydowych leków przeciwzapalnych, na przykład kwasu acetylosalicylowego. Nazwy handlowe to aspiryna, polopiryna. W dawce, uwaga, 1000 mg, a więc wysokiej dawce, szczególnie w formie musującej. Ibuprofen może być skuteczny, ale w dawce 400-800 mg na raz. I tu też zwracam uwagę na wysoką dawkę, bo tabletki i ibuprofenu dla dorosłych są po 400 mg, czyli trzeba wziąć albo jedną tabletkę, albo dwie tabletki ibuprofenu 400 mg.
Można stosować również diklofenak w dawce 50-100 mg. Tu również preferowane są postacie rozpuszczalne. To leki, które pacjent może otrzymać bez recepty. Co ważne, lek należy podać najwcześniej, jak to tylko możliwe, maksymalnie do 30 minut od wystąpienia napadu bólu. Wtedy te leki działają najlepiej. To bardzo ważna uwaga, że już pierwsze oznaki, że zbliża się atak migreny, powinny skłonić pacjenta do zażycia tych leków, które wcześniej pani doktor wymieniła. Jeśli pacjent decyduje się przeczekać ból i uznaje, że leki nie będą mu potrzebne, może się to skończyć 3-dniowymi dolegliwościami i stosowaniem leków bez opamiętania przez ten czas. Bo tak jest z migreną. Jak już atak migreny nastąpi bez leków, to rzeczywiście może trwać wiele godzin, a nawet kilka dni. A w przypadku silnych dolegliwości, pyta pani redaktor, pani doktor odpowiada, wtedy należałoby sięgnąć po tryptany. To leki zasadniczo na receptę. Tak, nowoczesne leczenie migreny to są właśnie leki z grupy tryptanów, takie jak na przykład sumatryptan, imigran. Na rynku od niedawna jest dostępny jeden lek bez recepty, chociaż moim zdaniem nieograniczony dostęp do tryptanów bez recepty również jest ryzykowny. Spośród wszystkich tryptanów preparat ten na szczęście jest najłagodniejszy i wywołuje mniej objawów niepożądanych. Jak w przypadku innych leków, tryptany należy zażywać najwcześniej, jak to możliwe. Pamiętając jednak, że w przypadku migreny z aurą można wziąć lek dopiero po zakończeniu aury, zanim zacznie się ból lub w początkowej jego fazie. Nowy, dobrze działający lek na receptę służący do przerywania napadów o zupełnie innym profilu działania to Rimegepant, nazwa chemiczna Rimegepant, a nazwa handlowa Wydura firmy Pfizer. Wydura, antagonista CGRP. Jest to lek rozpuszczalny na języku, szybko i długo działający. Wiele leków na migrenę jest właśnie w formach rozpuszczalnych, takich właśnie leków jak Wydura, które się rozpuszczają szybko na języku, bo chodzi o to, żeby wygrać walkę z czasem, albo postaci musujące, o których pani doktor wspomniała, a czasami nawet iniekcje, czy tak jak w przypadku imigranu firmy GlaxoSmithKline, imigran jest dostępny i w postaci sprayu do nosa, i w postaci iniekcji. Do leczenia profilaktycznego pacjent nie dostanie żadnego leku bez recepty. Lekarz może zapisać leki najczęściej starej generacji, na przykład beta-blokery, propranolol lub metoprolol, czyli leki, które działają naczyniowe, lub leki z grupy przeciwdrgawkowych, topiramat, kwas walproinowy, albo z grupy leków przeciwdepresyjnych, np. amitryptylina. Nowoczesne leki działające na białko CGRP, które bierze udział w powstawaniu bólu migrenowego, czyli przeciwciała monoklonalne i toksyna botulinowa, to leki wypisywane i w przypadku toksyny botulinowej również podawane przez lekarza. A kwas tolfenamowy, pyta pani redaktor, kwas tolfenamowy, nazwa handlowy Migea, to niesterydowy lek przeciwzapalny, choć nie jest wymieniony jako lek pierwszego rzutu w rekomendacjach, również może być stosowany podczas napadów migreny, jest lekiem klasy B. Co jakiś czas pojawiają się nowe leki, nowe terapie, a więc nowe szanse na skuteczne leczenie osób cierpiących z powodu migren. Czy ostatnio pojawił się jakiś nowy lek lub obiecująca terapia? Pojawiło się wiele nowych leków, jak wspomniane wcześniej, toksyna botulinowa i przeciwciała monoklonalne, dostępne bezpłatnie w ramach programu lekowego Narodowego Funduszu Zdrowia dla pacjentów z migreną przewlekłą. Warto zgłosić się do poradni neurologicznej, bo takie możliwości leczenia są. Z nowoczesnych leków jest jeszcze również wymieniony wcześniej Rimegepant, czyli Wydura,
który służy zarówno do przerywania napadu, jak i do leczenia profilaktycznego. To ciekawe właśnie, że lek firmy Pfizer Wydura można stosować doraźnie do przerywania napadu ataku migrenowego lub do leczenia profilaktycznego. Z danych, które mamy, wynika, że lek ten nie powoduje polekowych bólów głowy, dlatego jest bezpieczny. Obecnie mamy zatem dobre możliwości leczenia migreny. Ilu pacjentów jest objętych wspomnianym programem lekowym B133, pyta pani redaktor Anna Rokita. Pani doktor Magdalena Boczarska-Jedynek odpowiada. Już prawie 1000 pacjentów z migreną przewlekłą. To są takie bóle głowy, które występują częściej niż 15 dni w miesiącu. Migrena przewlekła, w przypadku których niepowodzeniem zakończyły się minimum dwie terapie doustne. Program jest prowadzony w kilkudziesięciu ośrodkach w całej Polsce, po kilka w każdym województwie, a ich lista jest dostępna m.in. na stronie internetowej Polskiego Towarzystwa Bólów Głowy. Zgłaszający się pacjent musi mieć skierowanie od lekarza, na przykład rodzinnego, oraz pełną dokumentację związaną z dotychczasowym leczeniem migreny. W pierwszej kolejności podawana jest toksyna botulinowa, a jeśli nie okaże się skuteczna, to wtedy wdrażane jest leczenie przeciwciałami monoklonalnymi. Pacjent może się leczyć wystarczająco długo, by oduczyć mózg częstego generowania napadów migrenowych. Po prostu wyjść z ciężkiej migreny. Dlaczego migrena uprzykrza życie niektórym osobom, podczas gdy inne nigdy nie doświadczyły ataku migrenowego? Jakie są przyczyny i czynniki ryzyka odpowiadające za zwiększone prawdopodobieństwo wystąpienia migreny? Migrena jest chorobą uwarunkowaną genetycznie. Przyczyną są mutacje w genach kodujących białka kanałów wapniowych i sodowych, które powodują, że komórka nerwowa jest nadwrażliwa. Czynniki płynące z organizmu, jak i te zewnętrzne, mogą spowodować, że ta komórka zacznie wysyłać nieprawidłowy sygnał. Szlakami nerwowymi sygnały płyną do naczyń oponowych, gdzie następuje cała kaskada zdarzeń, w następstwie których u pacjenta pojawia się ból migrenowy. Kiedyś osoby zmagające się z migreną słyszały: taka twoja uroda, co oznaczało, że musiały się z tym pogodzić, nauczyć żyć. Tymczasem należałoby raczej powiedzieć: takie twoje geny. Mózg migrenika jest absolutnie nadwrażliwy na różne bodźce, co jest związane z konstrukcją genetyczną. Pewna grupa komórek mózgowych reaguje za szybko i za mocno na pewne czynniki, które u każdego mogą być inne. Są to na przykład czynniki wzrokowe, błyski świetlne, czynniki pokarmowe. Niektórzy pacjenci reagują napadem migreny po zjedzeniu np. papryki czerwonej, glutaminianu sodu, żółtych serów czy napiciu się czerwonego wina. Wahania ciśnienia atmosferycznego, meteopaci, stres lub odpoczynek po stresie, migrena weekendowa, hormony, migrena w okolicach miesiączki, hipoglikemia, na przykład w następstwie niezjedzenia śniadania. Tych czynników jest dużo i są one indywidualne. Nie ma jednego uniwersalnego zestawu rzeczy, których należy unikać. Przestrzegam przed bezrefleksyjnym stosowaniem uniwersalnych diet przeciwmigrenowych. Trzeba obserwować swój organizm. Czy coś się wydarzyło, zanim pojawił się napad? Czy zjedliśmy coś charakterystycznego? Jeśli sytuacja się powtarza, możemy sądzić, że któryś z tych czynników wpływa na pojawienie się napadu i starać się go wyeliminować. Czy można zapobiegać migrenie? Jakie stosować środki profilaktyczne, by zminimalizować ryzyko pojawienia się incydentu migrenowego? Pyta pani redaktor Anna Rokita. Pani doktor Magdalena Boczarska-Jedynak, neurolog i prezes Polskiego Towarzystwa Bólów Głowy, odpowiada. Mózg migrenika jest bardzo wrażliwy. Dlatego osoba cierpiąca na migrenę powinna prowadzić slow life,
zwolnić tempo życia. Chodzić spać i budzić się o tej samej porze, unikać stresu, relaksować się, jeść regularnie posiłki. Rozmarzyłam się. Ja też, choć obie wiemy, że współcześnie jest to trudne. Najważniejsze, by nie zarywać nocy, a jeśli wiemy, że szkodzą nam konkretne pokarmy, to ich nie jedzmy. Wielu migreników w ogóle nie bywa na imprezach, ponieważ problemem są dla nich migające światła, nawet najmniejsza ilość alkoholu, a zarwana noc to napad niemal gwarantowany. Nie chodzi o to, by się umartwiać, ale starać się unikać sytuacji, które te napady prowokują. To tyle, proszę Państwa, w wywiadzie Migrenik w aptece, a ja jako polski lekarz pracujący w Szwecji mogę powiedzieć, że szwedzcy pacjenci też mają skłonność do używania preparatów, które zawierają kodeinę do leczenia wszelkiego rodzaju bólów, w tym migrenowych bólów głowy. Nazwy handlowe tych preparatów Triocomp czy Citodon albo Panocot. Triocomp zawiera kwas acetylosalicylowy i kodeinę, natomiast Citodon i Panocot zawiera paracetamol i kodeinę. Owszem, to są dobre leki przeciwbólowe, ale trzeba pamiętać, że kodeina to jest pochodna morfiny. To jest opiat, czyli pochodna opium, lek narkotyczny. Owszem, słabsza siostra morfiny, kodeina, słabsza siostra morfiny, ale jednak narkotyk. No, trudno się dziwić, że pacjenci lubią tego typu leki przeciwbólowe. Oczywiście, tak jak w przypadku polskich pacjentów, tabletki musujące są preferowane, w Szwecji również, nazywane brustablet, czyli właśnie takie musujące tabletki. Ale my, lekarze rodzinni, przepisujemy również duże ilości tryptanów typu sumatryptan, imigran wspomniany, spray donosowy, czy zomik nazal, też spray donosowy, ponieważ tryptany to jest nowoczesny sposób leczenia migreny. W lżejszych postaciach migreny oczywiście niesterydowe leki przeciwzapalne są w zupełności wystarczające. Wspomniany ibuprofen, diklofenak, voltaren, naproxen, czy kwas acetylosalicylowy, czyli aspiryna i polopiryna. Jeśli chodzi o migrenę przewlekłą, to najczęściej my, lekarze rodzinni w Szwecji, używamy beta-blokerów, czyli właśnie metoprololu i propranololu. Jeśli pacjenci mają bardzo ciężkie objawy i bardzo częste ataki, to wtedy odsyłamy ich do neurologów, specjaliści neurologii, oni stosują właśnie inne leki specjalistyczne, w tym toksynę botulinową i przeciwciała monoklonalne. W Szwecji bardzo popularny jest Aimovig, to są takie iniekcje podskórne, które stosuje się co 4 tygodnie do zapobiegania migrenie, do profilaktyki migreny. Aimovig firmy Novartis, rzeczywiście skuteczny lek. Myślę, że to tyle, jeśli chodzi o migrenę. Tę częstą i w wielu wypadkach przykrą, jeśli chodzi o objawy, chorobę.
Dlatego jeśli macie Państwo nierozpoznane bóle głowy, przyczynę bólów głowy, to warto skontaktować się z lekarzem rodzinnym z prośbą o diagnostykę. To tyle na dzień dzisiejszy. Dziękuję Państwu za uwagę. Zapraszam na następne spotkanie i do usłyszenia.